muzyka. Wyjątkowo wstałam dziś w dobrym humorze. A Ewa znowu czuje, że melancholia mnie ogarnia. To była jej ulubiona melodia. No dobrze, ale nie można tego gwać przez 3 lata z rzędu. Ja nie wiem jak papa, ale ja czuję, że dostają migwę. Pan Bwuner. Tak, to od niego. Proszę jaśnie pana Hrabiego. No nie wychodzi. Przy takiej muzyce nic nigdy nie wyjdzie, żadna kabała. Cicho i tak. Oj, cicho i cicho. No nie, że papa zrozumie, że przecież wiecznie nie można być cicho. Żywym się także coś należy. Jeżeli tak dalej pójdzie, to te obgani staną się legendą zamku. Luciu, jak ty wchodzisz do salonu w płaszczu? Co za maniery. Śpieszę się, mamo. Chcę namówić Waldemara na spacer. Tak ślicznie jest teraz w parku. rozwesel go, Luciu. Ty jedna to potrafisz. Spróbuję, dziadziu. Czy nie przeszkadzam? Och, to ty, Luciu. Walży, w parku teraz tak ślicznie. Chodź ze mną na spacer. Dobrze, Luciu. Pójdziemy. Już dziadka nikt tutaj ze mną nie rozmawia. Mama jest zajęta ciągle sobą lub pasjansami. Strasznie się cieszę, Waldy, kiedy jestem z tobą. Jesteś moją najmilszą towarzyszką, Luciu. A teraz goni mnie, Waldi. Hop, hop! Pani pozwoli, Bujalski jestem. Aha, to pewnie pan jest praktykantem. A, tak. Waldi! Waldi! Czy ty się gniewasz na mnie? No już nie. Za co, Luciu? Naprawdę? No to pocałuj mnie. Piękna z nich para. Wiesz, Idalciu, Waldemar przy niej to staje się jakiś młodszy. Papa wciąż myśli tylko o Waldemarze, a Lucia niestety nie jest już dzieckiem. A czego niestety? No bo mnie to postarza, a ja nie zrezygnowałam jeszcze z życia. A poza tym odpowiedzialność za dorosłą córkę jest również ogromna. Lucia to anioł. Wzięła Waldemara pod swoje skrzydła. A wiesz, Idaciu, ja byłbym bardzo szczęśliwy, gdyby oni się pobrali. Lubią się, jak kuzynostwo i nic więcej.
A mnie się zdaje, że tam coś się kryje, coś tam ale... No i daj Boże, żeby tak było. Proszę pana. Nie, bój się Boga. Widać, przecież jesteś matką dorosłej córki na wydaniu. A wkrótce może będziesz babką. O, babko. Ja nigdy nie przełknę tego słowa. Pan hrabia Trestka. Cóż za niespodzianka. Co tam słychać u was? Nerwy. Nie mogę panować nad sobą. Antoni, proszę prędko szklankę wody. Co się stało? Spodziewam się dziecka. Jak to? Pan? To jest Rita. Rita, moja żona. Ale ja to przeżywam. Biedaczek. I dlatego właśnie przyjechałem prosić panią, żeby pani mi wywróżyła. Kiedy, jak, gdzie. Doskonale. Chciałbym jak najprędzej ujrzeć swojego syna. A skąd ta pewność, że to będzie syn? W naszym rodzie pierwszy jest zawsze syn. Hrabia niepotrzebnie mnie tylko zdenerwował. A, przepraszam. Gorzkie, ale kojąco działają na nerwy. Może pani pozwoli? No nie, dziękuję. I nie jestem zdenerwowana. Proszę, niech pan przełoży. Komuż to ciocia wróży? A, Trestka. Słyszałem. Serdecznie gratuluję. Nie wolno? Za wcześnie, żeby nie uroczyć. Puk, suche drzewo. Co tam? Antoni! Co się tam dzieje? Co tam? Co się stało? Jaśnie panie, pożar w Gorzelni. Pożar? Tak jest. Wybuch w kotłowie. A gdzie starszy pan? Ze swoimi ludźmi na rady. Kilku ludzi i sanie. Rozkaz. Waldy, nie chodź tam, boję się o ciebie. Muszę im przecież pomóc. Moje sanie. Jadę. Do domu. Rita może się przestraszyć. Tak, niech pan jedzie. Panie hrabio, przyjechać za nim. Dobrze. Pojadę. Tam niebezpiecznie. Przed laty już był wybuch w tej Gorzelni. Od tego czasu stary Michorowski został kaleką. O Boże. Jedna do zbiorników, jedna do starego! Trzymaj! Jedna, bez pomocy długo nie wytrzymamy. A ordynaty nie ma. Panie, ogień podchodzi do zbiornika, ludzie odmawiają posłuszeństwa. Trzeba ratować, pilnować zbiornika i kotłowni, ratować Gorzelnię. Spróbuję. Ratować. Gdyby mój syn był tutaj, Bogdan. Do domu mi się nie spieszy, ale sam bezradny stał. Proszę leżeć spokojnie. Ludzie ważniejsi? Ludzie są wszyscy ocaleni. Pan dasz proszę mocniej ściągnąć. Cicho. Spokojnie. Tak. Poza tym wszystko tak jak wczoraj. Duża gorączka. Pęknięcie żyły utrudnia zrośnięcie kości, ale liczę na silny organizm. Bóg da, że wszystko będzie dobrze. A doktorze kochany, jeszcze jedno słówko. Aha.
Nie. Nie zechce. Dzisiaj ja zostanę. Nie. Pozwól mi jeszcze dziś, dziadziu. Pójdę jak tylko zaśnie. Żeby Waldy to zdrów. Nie zabieraj go. Wróć do mnie. Jesteś. Jestem, Waldy. Wolałeś mnie? Czekałem na ciebie tak długo. Zostań. Zostanę, Waldy. Daj mi tą rączkę. Tylko ciebie. Waldy, kochany, jedyny mój. Zawsze sądziłam, że go lubię. Niebezpieczeństwo minęło. Już teraz można śmiało wstawać. Na razie trzeba ograniczyć ruch ręki. A mam nadzieję, że w krótkim czasie ręka dojdzie do normalnego stanu. Doktorze, czy pan komuś o tym wspominał? Nie, nikomu nie wspominałem. Nie. Bo widzi pan, ja nie znoszę ludzkiego współczucia. Rozumiem, rozumiem. Tylko bez gwałtownych ruchów. A mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Tak, do widzenia. Do widzenia, panie doktorze. Spokojnie, spokojnie. Dziękuję panu bardzo. Tak, tak. Proszę pamiętać. No, tak, tak. Lekarstwo, jaśnie panie. Pomóc jaśnie panu? Nie, nie. Już nie trzeba.
Antoni, nikt prócz ciebie nie powinien o tym wiedzieć. Rozumiesz? Nikt. Rozumiem, jaśnie panie. Pani baronowa może być najzupełniej spokojna o zdrowie pana ordynata, ale ze względu na wycieńczenie nerwowe radziłbym wyjechać do Szwajcarii. Do Szwajcarii? No świetnie. Tam jest właśnie mój król Pip. Król? Jaki król? To, no doktorze, gratuluję. Pan jest naprawdę wybitnym lekarzem. Luciu, jedziemy z Baldzim do Szwajcarii. Do Szwajcarii z Baldzim? O mamo! No, nareszcie w naszym domu choć trochę radości. Dziadziu, jestem dziś bardzo szczęśliwa. Ja także, moje dziecko. Nie każe mu pan chyba mieszkać w sanatorium. Wprost przeciwnie, żadnej izolacji od życia. Pan jest zachwycający. No naturalnie wyrandować się musi, ale w otoczeniu wesołym i gwarnym. Waldi, jedziemy do Szwajcarii razem. Do Szwajcarii? Po co? Żeby, jak mówi Treska, ratować nerwy. Gdy jesteś przy mnie, gdy przy tobie jestem ja. Na skrzydłach tej piosce nasze serca lecą do gwiazd, bo miłość budzi się w nich pierwszy raz. Więc połóż dłoń na dłoni i przytul skroń do skroni. Wsłuchajmy się w melodię, która dziś złączyła nas. 9. Bank wygrał. Pech. Wyraźny pech. Mam dość. Jakoś w ostatnich czasach szczęście pan. Cóż robić? Pocieszę się w barze. Pójdę z panem. 500. 500 franków w banku. Banko. Koktajl Martini. Martini. Babciu, wkrótce przyślę nowe posiłki. Wątpię. Dostałem list od ojca. Gorzelnia się spaliła. Staruszek pisze, żebym wracał do domu. Ale pan musi mieć pieszy. Nie bardzo. Wolę bujać na wolności. Halo, darling. Czekam. Excuse me, baby. Jestem gotów. Przepraszam. Jurek! One second, baby. Yes, darling. Znów szykujesz eskapadę z tym amerykańskim motylem. Nie wiem, dlaczego się do niej uprzedził. Mary to cudowna kobieta. Zanadto się z nią afiszujesz. Przyjeżdża ordynat Michorowski i baronowa Lizanowska z córką. Zapamiętaj sobie, baronówna to najlepsza partia w kraju. Proszę pana, moje uszanowanie panu. Dobry pan, czy tam jest? Czy tam jest? Tak, proszę, proszę. Telefonem, w pobliżu telegrafu. Oczekuję bardzo ważnej wiadomości o dziecku. Bardzo proszę. A czy hrabia Broch wrócił już? Nie, jeszcze nie wrócił. Proszę pana, proszę o... właśnie pan hrabia wraca. Żeby okna wychodziły na południe. Proszę, taki mam właśnie, panie hrabia. Ale bez robactwa, proszę. No bądź!
One second, baby. Yes, darling. Panie, ja jestem taki nerwowy, żeby... Rozumiem, panie. Czyściutki, suchludny i ludny. Czemu wujcie taki nastrożony? Gdzieś był przez dwa dni. Zwykła sportowa wycieczka. To tyśleczek. Żebyś mi się teraz nie ważył wyruszać z hotelu. Ordynat Michorowski przyjechał. Nie znam. Właśnie musisz go poznać. Baronowa z córką też przyjechała. A, właśnie. Pardon. Drogi Sławio, jakże się cieszę, że pana widzę. Co pan niespodzianko. Król Pik prześladował mnie ostatnio pomocą kłódki, nie? Król Pik. We śnie i na jawie marzył uroczej damie, kar. Drogi królciku. Pozwoli pani sobie przedstawić. Witam państwa. A, pan co tu robi? Ratuje nerwy. Rita kazała mi wjechać na czas rozwiązania. Lada chwila, oczekuję wiadomości. Gdzież ta woda? A jak się miewa, Waldemar? Dziękuję panu. Powodzie by wasza do Zbobowia. Dziękuję jaśnie panu, panie. Bardzo ci dobrze tutaj. Bardzo dobrze. Dziękuję ci, Luciu. Twoja troskliwość jest wzruszająca. A ty, nie nudzisz się? O nie. Jestem bardzo szczęśliwa. Nie wiedziałam do niedawna, że jedno słowo może dać tyle szczęścia. Jakież to słowo, Luciu? Słowo, które stanowi treść życia. Widzę, że za przykładem matki wzięła się do czytania romansów. Rachunek pana hrabiego Michorowskiego 650. Służę panu hrabiemu. Dziękuję bardzo. Bądź, pokój 234 list. Ja tego pana już gdzieś widziałem. Mam go chyba. One second, baby. Yes, darling. Dzień dobry. Jakże się pan bawił? Doskonale. Miss Thompson jest wspaniałą towarzyszką. Nie można się przy niej nudzić. Ale przyznam się panu, że stęskniłem się trochę za zielonym stolikiem. Dzisiaj chętnie służę panu rewanżem. Nie wiem, czy będę mógł dzisiaj, bo widzi pan... kruchość pieniędzy. Tak. To Bogdan. Michorowski. Oczywiście. Niech pan depeszuje po pieniądze do domu. Za nic. Mam nadzieję, że pan na myśli. Nie, nie mogę nadużywać dobroci ojca. Słusznie. Masz rację, chłopcze. Nie rozumiem pana. Co to znaczy? Spokojnie, panie Bohdanie Michorowski. Ordyna? Ten sam. Jakże się cieszę. Przywiozłem ci pozdrowienia od ojca. Tak? A co tam słychać u staruszka? No, dobrze, dobrze. Kiedy panią widziałem po raz ostatni, była pani jeszcze małą dziewczynką. A pan był wtedy domatorem i nie bujał po świecie. Gdybym wiedział, że moja sąsiadka wyrosła na taką uroczą pannę, to bym już dawno wrócił. Śliczna melodia, prawda? Cudna. Bardzo ją lubię. Przytul skroń do skroń, daj ile szczęścia ta melodia. Zamówiłem tę melodię specjalnie dla pani. Tak, jakie to miłe z pana stron. Niech przyjdzie koniec świata, to nie ty jesteś przy mnie. Czy mogę panią prosić? Na skrzydłach tej piosenki nasze serca lecą do gwiazd. Prowadzasz mnie z równowagi. Ciągle mi znikasz, kiedy chcę cię przedstawić. Momencik, zaraz będę do twojej dyspozycji. Połóż dłoń na dłoń i przytul skroń do skroń. Słuchajmy się w melodię, która... Pardon. Jeszcze z tym dżentelmenem porozmawiam. Świetnie się z panem tańczy. To nie moja zasługa, ale pani ulubionej piosenki. Mamu nie poznajesz? To Bogdan. Ach, Michałowski. Jak pan przywóz. Przepraszam. One second, baby. Jest, darling. Już mam dosyć tego pościgu za tobą. Pójdziesz za mną.
Państwo pozwolą przedstawić. Hrabia Brochwicz, mój siostrzeniec. Bardzo mi miło. Bardzo mi miło. I przepraszam za torbę. Nie, to ja powinienem przeprosić. Pani pozwoli. Pani pozwoli. Pan się spóźni. Słyszałem, że pan ciężko chorował. Jakże się pan czuje obecnie? Dziękuję, dobrze. Przepraszam. Panowie wybaczą, Waldemar ma stawgane nerwy. A, rozumiem doskonale. Skutek ciężkich chorób. Przepraszam, za chwilę. Uważaj, chłopie. Wzbudza zaufanie. Musiałem przedstawić się przyszłej teściowej. Cóż robi? Obowiązki rodzinne. Wierzcie, nie chcę, że pani ma dorosłą córkę. No, wiesz, pan tak młodo za mąż. Tu nam przywarię dzieckiem. Nerwy. Jestem szalenie zdenerwowany. Nie mogę usiedzieć. No to po cóż pan siada? Bo ustać też nie mogę, uleżeć również. Boj, wody. Wita spodziewa się dziecka. Gdybym przynajmniej... Przebacz mi, ojcze. Tego listu nie wyślesz. W ten sposób chcesz naprawić krzywdy wyrządzone ojcu? Nie mam innego wyjścia. Głupstwa gada. Jesteś winien 30 tysięcy franków. Jutro mój on. Nie, nie mogę tego przyjąć. Nie będę mógł oddać. Będziesz mógł. Jutro wrócisz do kraju. Weźmie się do pracy. Daj mi na to złoto. Mamy nadzieję, panie hrabio, hrabia nadal będzie darzył nas swoim jedzie. Zawita do nas. Pan hrabia Brochwicz w tej chwili schodzi. Dobrze. Moje uszanowanie, panią. Tak jest, proszę bardzo. Tak. Aby zwrócić panu dług. Tak prędko? Co to pan już wyjeżdża? Tak. Spieszę się na pociąg. Przepraszam, pańską wizytówkę zostawiłem we fraku. Może pan chwilę zaczytać? Drobnostka. Ja nie jestem formalistą. Żegnam pana. Bogdan prosił, żeby was pożegnać. Musiał nagle wyjechać. Zresztą sądzę, że wkrótce i my. Naprawdę? Cóż ci tak śpieszno? Do pana hrabiego Treski telefon z Polski. Pan hrabia Treska do telefonu. Pan hrabia Treska do telefonu. Pójdę dowiedzieć się, co tam słychać z łytą. Kto? Kto? Jest. Jest! Jest! Jest dziecko! Dziękuję uprzejmie panu hrabiemu. Jest dziecko! Jest dziecko! Panie! O, pardon! Nareszcie zostałem ojcem! Gratuluję! Syn? Nie, córka! Zawsze marzyłem o córce! Podobno od 100 lat! To pierwsza córka w wodzie z wędrówki. Otóż i ona. A? Obudziła się. Obudziła się.
Proszę państwa, Izabella, Zofia, Zuzanna, Weronika i dalej zapomniałem. I Ludwika. Właśnie. I Ludwika Trystkówna udziela audiencji. Grupami. Twarze obce mogą zdenerwować hrabiankę. Jakie to cudowne maleństwo. Jaki śliczny nosiek. Mój nos, moje oczy. Pański? Pani, pamiętaj, że ordynacja także się musi doczekać takiego. Dziadziowi z wnukami już smutno. Chciałby się z prawnukami bawić. Liczę na to. Niech mnie Antoni zamelduje u pana ordynata. Pani pamięta tę naszą melodię ze Szwajcarii? Naszą? To była moja melodia. O nie, to jest nasza melodia. Nucę ją po całych dniach. A pamięta pani może pamiętnik? Tak, zapisałam je tu w pamiętniku. Pisze pani pamiętnik? Mhm. A czy ja jestem w tym pamiętniku? To tajemnica. Chciałbym przeczytać w nim tylko jedno słowo. Bohdan. Nic by pan dobrego o sobie nie przeczytał. Szkoda. Pan ordynat prosi. Czeka w gabinecie. Przepraszam. A, jak się masz, Bodziu? Co tam u was słychać? Proszę, cię siadę. Dziękuję. Przede wszystkim zwracam ci resztę długu. Jeszcze raz serdecznie ci dziękuję. Nie ma za co, nie ma. A poza tym chciałem cię prosić, żebyś nas odwiedził i poznał wreszcie rezultaty mojej pracy. Gorzelni nie poznasz. Słyszałem. Chętnie zobaczę. Rządzisz? Wspaniale. Bardzo jestem z ciebie rad. Otóż i oni. Bodziu, pokaż swoją cieplarnię, Luci. Jesteś niedyskretny, ojcze. No. To miała być niespodzianka. A, no to przepraszam. Chętnie pani służę. Przyjdź tam po mnie, Waldy. Możesz być dumny z Bohdana. To ty mi go zwróciłeś. Nie. Praca go odrodziła. Jak to ślicznie! Jakie to kwiaty? To są holenderskie tulipany, żonkile, to Turcje. Pięknie. A to są egzotyczne rośliny. Pięknie. Kaktusy, starczyki, wiśnia japońska. Jakie to cudowne! Co to za kwiaty? To orchideje miłości. To jest kwiat zakochanych. W Indiach on ma symboliczne znaczenie. Jakie? W Indiach, jeżeli człowiek zakochany, a nie ma odwagi wyznać miłości, ofiaruje taki kwiat swojej wybranej. Wręczenie orchidei równoznaczne jest z wyznaniem miłości. Panno Luciu, pani pozwoli? Panie Bohdanie, czy mogę zerwać ten kwiat? Ależ panno Luciu, proszę. Przepraszam.
Walnie, to dla ciebie. Dziękuję. Jedziemy. Gdzie to przemiły chłopak. Lubię go bardzo. Dziwny, odurzający zapach. Czy nie wiesz, co to za kwiat? To orchidea miłości. Kwiat ten zastępuje słowa. Wręczenie orchidei jest równoznaczne z wyznaniem miłości. Waldy! Rzut! Nikim nie mogę teraz. Nie mam kogoś. Cicho. Bo widzisz, dziadziu, ja kocham Waldego. Ale czy on mnie kocha, nie wiem. Wątpię. Krzywdzisz ją niepotrzebnie. Dziewczyna chodzi jak struta. Przecież dłużej chowali. Odłóżmy, dziadziu, tę rozmowę. Dzisiaj jest rocznica jej śmierci. Ja ciebie proszę, pamiętaj o Luci. Zławiesz jej życie, zobacz. Waldi, pamiętaj, by już dosyć nieszczęść było w naszym domu. Wieczną pamiątkę. Co za dziwny napis. Aby pani mnie zawsze pamiętała. Pani, że usiądę obok? Jak się pani bawi? Cudownie. Waldy jest w niej zakochany. Ta mała ma super. Dla naszej sfery, dla mnie zawsze będą bardzo. Ja o tobie nigdy nie zapomnę. Śmierć nas nie rozłączy. Nawet śmierć nas nie rozłączy. Waldy unika spotkań ze mną. Już go tydzień nie widziałam. Widzę, że o niej nie myślisz, ale od jakiegoś czasu zaniedbujesz pracę. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aska, list w drodze. Powinien być list, a właśnie 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Od króla Pik. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jest dla pani baronowej. A nie mówiłam, jest. Oczywiście od króla Pik. A co tam pisze ten cioci król Pik?
czarujący. No, nareszcie chwapia Brochwicz ma zamiar prosić o rękę Lucji. Brochwicz? To doskonała partia. Nie mówię już o majątku, ale co za stosunki, jakie koligacje sięgają domów panujących. A ty co o tym myślisz, Walli? Pragnę gorąco szczęścia Luci i sądzę, że wybór należy przede wszystkim do niej. Ale jeżeli ciocia wysyła kandydaturę tego pana, no to chyba serce matki czuje najlepiej. Oczywiście. Serce matki mi to mówi, moje dziecko. No i trzy pasjonse powiedziały to samo. Obok ciebie stale walet kwef. A walet kwef to Brochwicz. Ani twoje serce, którego nie masz dla mnie, ani pasjance z waletem tref nie mogą decydować o mojej przyszłości. Zresztą cała rodzina jest tego zdania. Na... Walwi też? Cóż z tym dziwnego, moja droga? Walwi, ty się zgodził? Luciu, ja pragnę tylko twojego szczęścia. Nie masz dla mnie serca. Bardzo cię lubię. I sądzę, że i twoje uczucie dla mnie nie jest miłością. Jak to? Więc to wszystko było kłamstwem. Nawet wtedy, gdyś mnie tu wolał i całował. Tej nocy nie wiedziałem, że to ty stoisz. Wtedy widziałem tylko stewcie. Walki. Nigdy mnie nie kochał. Już mi wszystko jedno. Nie kocham nikogo. Brochwicz. To Brochwicz. Drogi chwabio, przez wzgląd na Waldemara nie chciałabym urządzać oficjalnych zawęczyn w naszym domu. Lepiej, żeby to miało charakter niespodzianki. Trestkowie urządzają bal sylwestrowy. Mówiłam już z nimi, są tym posłem zachwyceni. A co? Nie mówiłem? 150 milionów! Mamy zaszczyt prosić pana na przywitanie nowego roku. Trestkowie. Może jednak pojedziesz? Nie skorzystam z zaproszenia i nie pojadę. Dlaczego? Zresztą może masz i rację. Mają tam podobno ogłosić zaręczyny Luci. Z ordynatem? Nie. Z niejakim panem Brochwiczem. Z Brochwiczem? Dręczą mnie wyrzuty sumienia. Lucia nie kocha Brochwicza. Nie kocha go może teraz. Ale o ile pan pamięta, ja nie kochałam mojego męża przed ślubem. A jednak jestem szczęśliwa. Bo mąż panią kochał. Jego miłość była podstawą waszego szczęścia. Ale jeżeli chodzi o tego Brochwicza, to nie ufam. Kiedy ujrzałem panią po raz pierwszy w Szwajcarii, serce powiedziało mi ta albo żadna. Czy przypomina sobie pani nasze poznanie? Tak. Kiedy pan po
zawsze tańczyłam z panem Bogdanem. Tak, niemożliwe. Nie przypominam sobie. Teraz już nic nie stoi na przeszkodzie naszemu szczęściu, drogi królu Pik. Baronowo, zbliża się północ. Czy już? Ach, nie, nie. Trzeba poczekać z ogłoszeniem zaręczyn, aż się utworza sprawa. Jestem tak wzruszona sercem. Rozumiem, baronowo. Ja także mam córkę. Córko? Nie, król. Co? Nie rozumiem. Reska szykuje jakąś niespodziankę. Podobno po 12. Przepraszam. Panie baronowie, proszę do saloniku. Kto? Pan hrabia Bogdan Michorowski. Już 12. Gasić światła. Niech żyje nowy rok! Nie! Nie wie pani, gdzie jest pan Nalucia? Nie, nie wiem. Pan tu? Dlaczego pan nie wszedł na salę? Nie przyszedłem tu na bal. Przyszedłem do pani. Do mnie? Tak. Do siebie. Do siebie. Baronowo, czy już? Nie, nie. Jeszcze nie czuję atmosfery. Czy nie widzieli państwo panny Lucy? Nie, walecie twe. To dziwne. Dziwne? To człowiek bez serca. On nie jest pani godzien. Nigdy do tych zaręczyn nie dopuszczę. Jakim prawem? Prawem miłości. Kocham cię. Sądzę, że niebawem ogłoszą zaręczyny. Tracimy kompana. O, właśnie. Nie widzieli panowie panny Lucy? A owszem, przeszła do saloniku. Gdy sądziłem, że kochasz Waldemara, ustąpiłem. Nie chciałem stawać na drodze waszego szczęścia. Ale dłużej czekać nie mogę. Bo cię kocham. Chodź. Staje się... że i ja cię kocham. A więc to tak! Zakrada się pan do cudzej narzeczonej! Jak złodziej, rychrabio! Jak pan śmie! Luciu, proszę cię, zostaw nas sam. Jestem do usług. Powinienem pana spoliczkować, ale nie chcę wywoływać awantur z nikczemnikiem. Odpowie mi pan za to. Wali, taka jestem szczęśliwa. Wszystko dotychczas było wielką pomyłką. Tak? Przyszedł tu nagle, zerwał z oczu zasłonę. Teraz dopiero zrozumiałam, że go kocham. Kogo kochasz, Lucy? Bogdana. Zwracam się do panów. W sprawie honorowej. Mam nadzieję, że mi panowie nie odmówią. Ależ naturalnie. Jesteśmy do dyspozycji. Waldy, boję się o Bogdana. Brochwicz nie ustąpi. Powiedz, co robić. Bądź spokojna. Bądź spokojna. Wyznaj wszystko matce, a ja połówię z Brochwiczem. Dobrze, Waldy. Prosiłbym panów o zażądanie satysfakcji od pana Brochwicza dopiero po ukończeniu balu. Nie chciałbym psuć tu zabawy. Sakacz, bezczelny chłystek. Jeszcze mnie popamięta. Ja temu panu satysfakcji nie udzielę. Jak to? Dlaczego? Nie udziela się satysfakcji człowiekowi, który nie płaci długów honorowych. Gdzie jest hrabia Brochwicz? W saloniku, jaśnie pani. Nie zapłacił Michorowski? Nie do wiary. Michorowski, Bogdan hrabia Michorowski. Wielkie nazwisko. Krewny pana ordynata.
Pan obraża nazwisko Michorowskich. Przedstawiciel rodu Michorowskich, żądam satysfakcji. Ja jej panu nie odmówię. Zechce pan zaczekać tu na moich świadków. Nie jestem zwolennikiem zbyt ostrych warunków, no ale w tym wypadku... Hrabia Brochwicz obraził nazwisko Michorowskich. Prosiłbym panów o zastępstwo. Przed chwilą Bogdan Michorowski prosił nas również o zastępstwo. Bogdan? Jako głowa rodu mam pierwszeństwo. I pragnę z tego pierwszeństwa skorzystać. Jesteśmy do dyspozycji. Dziękuję panu. Czekam na odpowiedź. Wszyscy podzieli. Ach, jesteś nareszcie. Cóż to nie tańczysz? A gdzie Brochwicz? Mamo, nie wyjdę za mąż za Brochwicza. Co, czyś ty oszalała? Nie chcę go znać. Ja nic nie rozumiem. Co się stało? Nie wiem. Panna Lucia taka podniecona. Zdenerwowana, zakochana. To. W takim razie już najwyższy czas. Co? Może już ogłosić. Nie, nie, jeszcze nie czuję atmosfery. Jesteśmy w zastępstwie ordynata hrabiego Michorowskiego. Ordynat Michorowski żąda satysfakcji. Służę panom. Oto moi zastępcy. Waldi, tobie jednemu czuję się w obowiązku wyznać. Ja i Lucia. Wiem. Z całego serca życzę wam szczęścia. Dziękuję ci. Kocham Lucię nad życie. Zrobię dla niej wszystko, żeby była szczęśliwa. Tylko jeszcze jutro mam jedną sprawę. Brochwicz. Wiem. Lucia. Bodziu, czy Brochwicz? No... Brochwicz już dawno odjechał. Zrozumiał, że tutaj jest zupełnie zbyteczne. Zaopiekuj się ludziom. Pilnuj swego skarbu. O 6:00 na polanie Głębowickiej. Jedziemy, panowie. Najdroższa. Chciałbym, żeby cały świat dowiedział się o naszej miłości. Bądź. Nie lękam się żadnych przeszkód. Natychmiast zawiadomię o wszystkim twoją matkę. Nie, Bodziu. Nie chcę tu dłużej dojść. Odwieź mnie do domu. Dobrze. Nic nie rozumiem, co to znaczy. No. Brochwicz nagle opuścił bal. Dynat także. Ordynat także? A gdzież Lucia? Panna baronówna w tej chwili odjechała. Odjechała? Co to wszystko znaczy? Poszedł gdzie mój król Pik? Wyjechał do Talii bez pożegnania. Boże, taki awant. Nie, ja zemdleję. Tylko się nie denerwować. Może Pik... Pigułę. Pistolety zabieram ze sobą. Zejdę za chwilę. Czekamy. Antoni, w futro. Nie chcę budzić dziadka. Zostawił dla niego listę. Jak nie pan ordynat nie może przecież strzelać. Pistolety ciężkie, ręka może zawieść. Dawaj prędzej. Nie dam. Nie puszczę. Cii. Jaśnie, panie hrabio, to pewna śmierć. Obie cały dom. Zrozum. To nie ja staję na mecie. To Bogdan. Te pistolety dla niego. A dawaj. Spieszę się.
Spotkanie o 6:00 na polanie. Kiedy tak, to zupełnie co innego. Tylko niechżeż jaśnie pan hrabia uważa. Taki tęgi mróz. Boże, Boże, Boże. Dobrano. Wracaj do domu, a jutro przyjdź. Będę czekała. Na drogę. Kocham cię. Jedyna. Jestem. Dobranoc. Niech się pan hrabia spieszy. Dochodzi 6:00, a do polany będzie z kwadrans drogi. Hrabia ordynat mówił, kiedy brali dla pana pistolety, że spotkanie o 6:00. O czym on to mówi? Jakie pistolety? Więc Waldemar w prawej ręce traci władzę. Ręka z pistoletem opadnie. Prędzej, za wszelką cenę przeszkodzić. Dystans 10 kroków. Dwukrotna wymiana strzału. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Ogłoszę. Zaraz ogłoszę. Komu pan ogłosi? Co pan ogłosi? Zaręczyny. Co? Jak? Mam zaszczyt prosić o rękę ludzi. Doprawdy? Ty, Baldy, prosisz o rękę ludzi? Tak jest. Dla hrabiego Bohdana Michorowskiego. Jako przyszłego ordynata na Głębowicach. Jako przyszłego ordynata? Przyszłego ordynata? Waldi! Tylko się nie denerwować. Może pastyleczkę. Wariatko.